proszę o zabranie głosu prezesa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, pana Marka Nowickiego. Proszę Państwa, ja mam niesłychanie trudne zadanie, mianowicie powiedziane, że mam trzy kwadranse czasu. Mam powiedzieć, czym są prawa człowieka, jaka jest ich historia od średniowiecza do XXI wieku i co będzie w Zjednoczonej Europie. No ja niezbyt wiem, czy potrafię zrealizować takie zapotrzebowanie. Mniej więcej na to jest, żeby zrobić wstęp do tego tematu, to potrzebnych jest co najmniej 20-30 godzin. Spróbuję cokolwiek powiedzieć najpierw na temat tego, czym są te prawa człowieka, potem pokazać, w którą stronę my idziemy. O tym, czym są, może warto powiedzieć dlatego, że idea praw człowieka w drugiej połowie XX wieku, a zwłaszcza w ostatniej ćwiartce XX wieku, okazała się najbardziej efektywną, najbardziej pociągającą i chyba najważniejszą politycznie ideą ludzkości. Ona odniosła kolosalne sukcesy, zwłaszcza po 1975 roku. Tu się mówi o pierwszej rewolucji praw człowieka. Od roku, dwóch, niektórzy teoretycy mówią, że zaczął się okres drugiej rewolucji praw człowieka. I z tego powodu, że tutaj odnoszono sukcesy, bardzo rozmaici ludzie, mający uzasadnione, bardzo ważne problemy, roszczenia, żądania wobec państw, rządów, społeczności międzynarodowej, zaczęli formułować te swoje ważne żądania. Ja jestem głodny, ja nie mam, mieszkam w Afryce i nie mam wody. W języku praw człowieka, bo jeżeli używamy języka praw człowieka, to okazuje się, że wygrywamy. W związku z tym nazwijmy nasz niesłychanie ważny problem. Nie ma wody, że jest to prawo do wody. I w którymś momencie politycy, którzy zaczęli żonglować terminami praw człowieka, dziennikarze, ludzie, którzy chcieli coś dla siebie często ważnego i słusznego osiągnąć, zaczęli mówić, że to, czego oni chcą, są prawa człowieka. I na dzień dzisiejszy normalny człowiek nie wie właściwie i gubi się w ogóle w tym wszystkim. Stąd ja chciałem troszeczkę powiedzieć, czym one, bardziej czym one nie są, a czym są, niż czym są te prawa człowieka. Po pierwsze, prawa człowieka to jest coś, co rozgrywa się pomiędzy każdym z was, pomiędzy pojedynczym człowiekiem, a władzą publiczną. Władza publiczna to jest rząd, wojewoda, władze samorządowe. Pomiędzy tymi, którzy mają władzę, jest ktoś, kto ma władzę i jest ktoś, kto tej władzy jest poddany. I prawa człowieka działają w tym obszarze. One nie mówią o tym, jakie są stosunki pomiędzy sąsiadami, mężem i żoną, równymi partnerami. One są ważne tylko tam, gdzie jest władza i jest ktoś tej władzy poddany. Po drugie, są to prawa indywidualne, to są prawa każdego pojedynczego człowieka. To nie są prawa narodów, to nie są prawa uczniów, to nie są prawa dzieci, to nie są prawa szlachty, to nie są prawa górników, rolników, to są prawa każdego pojedynczego człowieka. Gdy przed laty pisałem dla polskiego Sejmu projekt ustawy tyczącej mniejszości narodowych, pisałem projekt ustawy o prawach osób należących do mniejszości narodowych, a nie o prawach mniejszości narodowych. Bo cóż, jakie może być prawo mniejszości narodowej, które nie jest prawem każdego Ukraińca, Białorusina czy Litwina mieszkającego w Polsce? Prawo do autonomii, do samostanowienia, do oderwania części terytorium, to już jest czysta polityka, a nie prawa człowieka. Więc można mówić o prawie człowieka do tego, by on mówił w swoim ojczystym języku, by mógł w urzędzie się posługiwać swoim ojczystym językiem, by mógł powiesić tabliczkę na płocie ogradzającym jego ogród w języku, który jest jego ojczystym. To może być rozpatrywane jako prawa pojedynczych ludzi. Natomiast prawa grup to jest zupełnie co innego. Jeżeli mówimy o prawach człowieka, to powstaje pytanie, skąd one się w ogóle biorą. I taką podstawą filozoficzną praw człowieka jest godność osobowa człowieka. Ja to wiem, że to brzmi obrzydliwie i strasznie skomplikowanie, ale ja spróbuję to prosto powiedzieć. Są dwa rodzaje godności. Jest godność osobista i jest godność osobowa. Godność osobista to jest pojęcie bardzo zbliżone do pojęcia honoru.
Jeżeli ja będę szlachetnie prawo postępował, to ta moja godność osobista będzie rosła. Jeżeli zacznę robić świństwa, postępować podle, niegodnie, ja ją mogę stracić. Na godność osobistą trzeba zapracować. Trudno jest mówić o honorze niemowlęcia, które jeszcze niczego dobrego ani złego w życiu nie zrobiło. Na ten honor, na tą godność osobistą Laury Koby czy Wieśka Wacławczyka, oni muszą zapracować. Natomiast godność osobowa, i o niej będę chciał przez półtorej minuty do dwóch minut mówić, to jest godność, która jest związana z tym, że każdy z nas jest człowiekiem. Jest związana z samą istotą człowieczeństwa. I w tej teorii praw człowieka jest trochę tak jak w matematyce, czy w fizyce, czy w dowolnej nauce. Nie da się zbudować nauki bez tego, żeby nie powiedzieć, że na początku są jakieś słowa, jakieś pojęcia, które my intuicyjnie rozumiemy, co one oznaczają. Nie da się zbudować fizyki bez puszczenia oka do sali i powiedzenia, no bicie, rozumiecie, każdy wie, co to jest długość i co to jest czas. Nie ma dobrej definicji czasu. Ale jeżeli się zgodzimy, że każdy z nas czuje, co to jest długość i co to jest czas, to my możemy sobie zdefiniować, co to jest prędkość, przyspieszenie i zacząć budować dalej gmach fizyki. Nie da się zbudować matematyki bez puszczenia oka i powiedzenia, no każdy wie, co to jest zbiór. Nie uczono was w szkole definicji zbioru i nie ma dobrej definicji zbioru. Ale jeżeli my się zgodzimy, że my czujemy, co to jest ten zbiór, to w oparciu o to możemy zacząć budować matematykę. I podobnie jest z prawami człowieka. Nie ma dobrej definicji tej godności osobowej człowieka, tej godności, która jest związana z tym, że jesteście ludźmi. Natomiast jeżeli się ją poczuje, to wtedy dalej już można stosunkowo łatwo budować tą całą koncepcję praw człowieka. Chrześcijanin powie coś takiego, może pójść za myślą świętego Tomasza z Akwinu i powiedzieć, że człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże ma w sobie cząstkę godności swego Stwórcy. To nawet dobrze brzmi, aczkolwiek wyjaśnia niewiele. Ktoś inny odwoła się do niepowtarzalności każdego z was. Powie, że przez tych parę tysiącleci istnienia ludzkości nigdy nie było i nigdy już nie będzie kogoś takiego, jak każdy z was siedzący w tej sali z osobna. Z tym, coście przeżyli, z waszymi emocjami, z miłością, która jest w każdym z was, z nienawiścią, która jest w każdym z was. Jesteście niepowtarzalni i zupełnie wyjątkowi. Takiego człowieka jak każdy z was nie było i takiego człowieka już nigdy nie będzie. I można upatrywać źródła tej godności każdego z was z osobna w tej niepowtarzalności, że nigdy takiego człowieka nie było i nigdy już nie będzie. Ale jak gdyby zostawmy to. Jeżeli zgodzimy się z tym, że jest w człowieku jakaś godność i w niemowlęciu, które jeszcze niczego dobrego i złego nie zrobiło i w największym zbóju, który siedzi w więzieniu, bo i to niemowlę i ten zbój są ludźmi, to wówczas możemy zacząć myśleć o budowaniu tego gmachu praw człowieka. Ja zerkam na zegarek, powiedziałem, że mam 45 minut i spróbuję się w tym zmieścić. Jeszcze parę słów o filozofii praw człowieka. Jeżeli się buduje taką filozofię, to na początku bierze się tą godność osobową. Mówi się, że każdy z was jest wyjątkowy, każdy z was ma godność i tę godność trzeba chronić przed władzą. A władza powinna ją chronić przed naruszeniami ze strony innych ludzi, żeby ktoś inny nie naruszył tej waszej godności. I wtedy wprowadzamy takie trzy podstawowe dla praw człowieka pojęcia. Pojęcie wolności, równości i własności. Parę słów na temat wolności. Nad pojęciem wolności pracowali filozofowie, czy ludzie, których nazywało się teraz politologami, w XVIII wieku. XVIII wiek to jest rozwój myślenia o wolności. I ten XVIII wiek kończy się dwiema rewolucjami. Rewolucją francuską w Europie, rewolucją amerykańską w Ameryce Północnej. I w Europie i w Ameryce jest zupełnie inne rozumienie wolności w tym czasie. I po dziś dzień, jeżeli rozmawiacie z Amerykaninem i z Europejczykiem, to gdy oni używają słowa wolność, to myślą troszkę o innej rzeczy.
W Ameryce w tym końcu XVIII wieku sytuacja wygląda w ten sposób. Ja opowiadam o historii myśli, o historii idei, nie o wydarzeniach historycznych konkretnych, że tam herbatę wrzucili w Bostonie do wody, prawda, albo jakąś inną awanturę zrobili. W pewnym momencie Amerykanie wyrzucają Anglików z Ameryki. I jaka jest sytuacja w Ameryce? Są olbrzymie prerie, puste prerie. Wozy toczą się na zachód, osadnicy jadą na zachód. Wolnej ziemi jest tyle, ile kto chce. Wystarczy wziąć 4 paliki, wbić i powiedzieć, to jest moje rancho, to jest moja ziemia. Ja będę tutaj hodował bydło albo konie, albo uprawiał tą ziemię. Ludzie mają kolosalne możliwości. Płyną złotonośne potoki przez te prerie czy góry na skraju prerii. I znowu wystarczy wziąć 2 paliki, wbić w ziemię i powiedzieć, to jest mój kawałek potoku, to jest moje złoto, ja teraz będę wydobywał to złoto. Ludzie mogą strasznie dużo. I mogliby sobie żyć na tych preriach, ale Amerykanie zakładają państwo. Po co Amerykaninowi w końcu XVIII wieku państwo? Jakieś podatki, jacyś urzędnicy, coś takiego. Państwo jest Amerykaninowi potrzebne dla realizacji 2 celów. Po pierwsze, żeby państwo obroniło go przed wrogiem zewnętrznym. Żeby nie przyjechał ten król angielski albo hiszpański, albo jakoś inny i nie zabrał koni i złota, które gromadzą. Po drugie, państwo jest potrzebne do tego, by obroniło tego Amerykanina przed wrogiem wewnętrznym, przed złodziejem, koniokradem, bandytą, który przyjdzie, odbierze mu majątek. W związku z tym, po pierwsze, dla pierwszego celu państwo musi zbudować armię. Dla drugiego celu państwo musi zbudować instytucję szeryfa i sędziego, który tego bandytę osądzi i powiesi. I do niczego więcej Amerykaninowi państwo nie jest potrzebne. Każda dalsza ingerencja w jego życie, próby ograniczania, opodatkowania, mówienia, że to masz robić, tego ci nie wolno robić, ona by zmniejszała te kolosalne szanse, które są przed każdym z tych Amerykanów w tym momencie. I stąd powstaje amerykańskie myślenie o wolności od państwa. Ja jestem wolny od państwa. Państwo jest sprowadzone do roli obrońcy. Ma mnie obronić przed zewnętrznym i wewnętrznym wrogiem i poza tym nie ingerować w moje życie. I ten model w jakimś sensie leży u podstaw myślenia amerykańskiego. W Europie tymczasem w tym końcu XVIII wieku sytuację mamy zupełnie inną. Większość ludzi nie ma swojej ziemi, nie ma tych prerii, nie ma tych złotonośnych potoków. Ludzie pracują na cudzej ziemi, są poddani władzy ekonomicznej, niekiedy sądowniczej, wielkich właścicieli ziemskich i myślą sobie tak, że gdyby ten król francuski albo car Batiuszka, on wiedział, jak ten łobuz, któremu ja podlegam, dręczy mnie, męczy i wyzyskuje, to dobry król przyszedłby, wziął za łeb tego, kto mnie dręczy i dał mi wolność i uwolnił mnie od tego codziennego ucisku. I pojawia się europejskie myślenie o wolności poprzez państwo. To instytucja państwa ma przyjść i dać mi wolność od tego złego, co spotyka mnie każdego dnia. I po dziś dzień te dwa myślenia są. Zresztą, pozwolę sobie jeszcze na dygresję. Jeżeli byście kiedyś z nudów, nie mając co robić wieczorem, zaczęli grzebać w dokumentach rewolucji amerykańskiej i francuskiej, to znajdziecie taką strasznie interesującą różnicę. Mianowicie w dokumentach amerykańskich, na przykład w Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych, znajdziecie zapis o wolności dążenia do szczęścia. Że człowiekowi przysługuje wolność dążenia do szczęścia i państwo ma się nie wtrącać w to, jak on do tego szczęścia dąży. Jednemu się uda, drugiemu się nie uda, ale dążenie do szczęścia to jest zadanie człowieka, a nie państwa. Natomiast w dokumentach rewolucji francuskiej, europejskich, znajdziecie myślenie o prawie do szczęścia. To obowiązkiem państwa jest spowodowanie tego, żeby każdy z was był szczęśliwy. Wy sobie siedzicie w fotelu, pijecie herbatę, patrzycie przez okno, a państwo się zastanawia, w jaki sposób was uszczęśliwić. To jest zupełnie inne myślenie i to ma konsekwencje po dziś dzień w tym, co my myślimy o obowiązkach państwa wobec nas
i co myślą Amerykanie. Trudno powiedzieć, które jest lepsze. Ja osobiście wolę to myślenie amerykańskie tutaj niż europejskie, bo ja bym się strasznie bał, gdyby pan prezydent Kwaśniewski siedząc w swoim pałacu tak się wieczorami męczył i myślał biedny, co tu zrobić, żeby ten Nowicki był szczęśliwy. A jeżeli by któregoś dnia doszedł do wniosku, że on już wie, co mi do szczęścia jest potrzebne i spróbowałby to zrealizować, to ja się boję, że ja bym się nie pozbierał z tego wszystkiego. To ja już wolę sam się martwić o to, co mi jest do szczęścia potrzebne. Myślę, że będę bezpieczniejszy. To samo zresztą tyczy wszelkich relacji pomiędzy człowiekiem a władzą. Wszystko jedno, władzą szkolną, władzą państwową, czy niedługo zapewne władzą Unii Europejskiej, władzami Unii Europejskiej. Dobra, zostawmy kwestię wolności i szczęścia. Ja powiedziałem, że z tej godności człowieka wynikają trzy rzeczy. To po drugie równość. Pojęcie równości są znowu takie, można byłoby gadać parę godzin o tym, co to jest równość. Ale mówiąc to już bardzo brutalnie, to można byłoby powiedzieć o trzech rodzajach równości, o trzech rodzajach rozumienia, co to jest równość. Pierwsza równość to byłaby taka równość żołądku. To kiedyś w polskiej telewizji, państwo jesteście za młodzi, nie pamiętacie tego, pokazywano taką tłustą damę, która pojawiała się na ekranie i mówiła: wszyscy mamy takie same żołądki. Nie ma żołądków lepszych ani żołądków gorszych. Wszystkie żołądki są takie same. I nie może być tak, żeby w jednym żołądku był kawior i szampan, a w drugim żołądku kartofle, bo to jest niesprawiedliwe. To narusza zasady równości. Żołądki są równe, to i jeść trzeba to samo. Mniej więcej w ten sposób przedstawiała swą koncepcję równości ta owa dama. Jest druga koncepcja równości. To jest koncepcja, bo ta pierwsza to jest w cudzysłowie, bardzo w cudzysłowie komunistyczna, można byłoby nazwać. Ale nie czepiajmy się, bo muszę mówić nieprecyzyjnie ze względu na brak czasu. Drugi rodzaj równości to byłaby równość socjalistyczna. Równość socjalistyczna mówi coś takiego, że dajmy ludziom, którzy wchodzą w życie, mniej więcej równe szanse na starcie. Potem będzie tak, że jeden będzie zdolny, pracowity, zarobi duże pieniądze i będzie zajmował wysokie stanowiska, drugi będzie leniwy i głupi i nie zarobi tych pieniędzy, nastąpi naturalne zróżnicowanie. Ale pozwólmy ludziom wystartować tak, żeby oni mieli szanse na początku mniej więcej takie same. A potem zobaczymy, jak te szanse będą wykorzystywać. I socjalista powie jeszcze coś takiego, że różnice oczywiście będą. Jeden będzie bogatszy, drugi będzie biedniejszy. Ale te różnice nie powinny być za duże. I temu, który za dużo zarabia i za ciężko pracuje, trzeba trochę zabrać i dać temu, który leży koło płota i pije piwo, bo on też musi zakąsić, prawda, bo źle się pije bez zakąski. W związku z tym trzeba trochę to wyrównać. Różnice akceptujemy, ale one nie mogą być dramatycznie duże, prawda? Trzeba je trochę zmniejszać. I mniej więcej to jest koncepcja socjaldemokratyczna czy socjalistyczna, zresztą strasznie interesująca. Ja widzę w niej bardzo dużo pozytywnych rzeczy. Ona jest robiona, nawet wprowadzana w krajach tak liberalnych jak Ameryka, prawda? Szereg elementów tych. Uprzywilejowywanie, przywileje dla rozmaitych grup, które były upośledzone z przyczyn historycznych w rozmaitych momentach. To myślenie się pojawia nie tylko w Europie, ale nawet w bardzo liberalnych krajach. Jest wreszcie trzeci rodzaj myślenia o równości. To jest równość dla liberała. Równość dla liberała składa się z dwóch części. Po pierwsze, jest to zakaz dyskryminacji. I tutaj, proszę Państwa, bardzo często my źle rozumiemy zakaz dyskryminacji. Na przykład bierzemy sobie dokumenty Unii Europejskiej i mówimy, że nie wolno ludzi dyskryminować ze względu na, i tutaj są jakieś cechy wymienione. I my sobie myślimy czasem, że zakaz dyskryminacji to znaczy, że ci ludzie mają mieć równe prawa. To nieprawda. Zakaz dyskryminacji mówi, że nie wolno różnicować praw i uprawnień ludzi, jeżeli nie ma bardzo racjonalnego, bardzo wyraźnego powodu. Przepis, który będzie mówił, że niewidomy nie może mieć prawa jazdy, nie jest przepisem dyskryminującym niewidomych, bo on jest racjonalny, on ma sens.
A przepis, który by mówił, że blondynka nie może mieć prawa jazdy, albo że cygan nie może mieć prawa jazdy, byłby przepisem w sposób oczywisty dyskryminującym, ponieważ jest nieracjonalny. I zakaz dyskryminacji, jeżeli mówimy, że nie wolno ludzi dyskryminować ze względu na płeć, ze względu na rozmaite cechy, to nie oznacza, że my nie możemy zróżnicować praw i uprawnień. Niekiedy nawet trzeba, jest to konieczne, żeby zróżnicować. Natomiast nie wolno tego robić bez powodu. Nie wolno robić tego dlatego, żeby komuś było wygodniej, dlatego, że ktoś kogoś nie lubi. To można robić, ale wtedy, jeżeli potrafimy bardzo silnie i racjonalnie uzasadnić, że jest potrzeba tego zróżnicowania. No i liberalne pojęcie równości jeszcze zawiera drugi element. To, że władze traktują ludzi równo. I z tym jest duży kłopot. Są państwa, w których mamy systemy prawne, które są niedyskryminujące. Natomiast nie ma państwa na świecie, w którym władze traktowałyby ludzi równo. To się chyba nie da zrobić. W którym zawsze człowiek bogaty, który będzie stawał przed sądem, będzie miał lepszych adwokatów, więcej adwokatów. I nawet jeżeli stworzymy jakiś urząd adwokatów z urzędu, którzy pomagają biednym ludziom przed sądem, to nie wyrównuje szans. Ja myślę, że jak pan prezydent, czy pan premier, czy pan wojewoda przyjdą do urzędu wziąć jakieś zaświadczenie, bo im jest potrzebne, to jakoś tak krócej będą stali w kolejce, może im krzesło podadzą, a może nawet prezydent i kawę dostanie, jak będzie chciał wziąć to zaświadczenie. Nie ma równości. A jeżeli z wypadku drogowego przywiozą do pobliskiego szpitala premiera i miejscowego rolnika, to jakoś tak dziwnie na całym świecie najpierw ci lekarze zajmą się premierem, a potem dopiero rolnikiem, choćby było widać, że on bardziej potrzebuje pomocy. Tego się pewnie do końca nie da zrobić, ale to nie znaczy, że nie należy szukać metod zmniejszenia tego nierównego traktowania. I szereg tego typu metod można znaleźć. I właściwie tyle o równości. Równość jako równość żołądków, każdemu się należy tyle samo. Równość jako równość szans, że biedny i bogaty, ten, który mieszka w wielkim mieście i ten, który ma pod górę do szkoły i pod wiatr i przez śniegi, oni mają mniej więcej, do końca to się nie da, ale mniej więcej równe szanse. I trzecia równość to jest zakaz dyskryminacji i równe traktowanie ludzi. I już ostatnie pojęcie filozoficzne i zostawiam filozofię, będę mówił o historii. Mianowicie własność, prawo do własności. Ja się tym ostatnio zajmuję i usiłuję się tego nauczyć i mam poczucie, że tu jest klucz do rozumienia różnicy pomiędzy Zachodem, kulturą Zachodu, tą kulturą, do której chcemy powrócić w tej chwili, wchodząc do Unii Europejskiej, i kulturą Wschodu, w której byliśmy przez ostatnie pół wieku. Stosunek do własności. W całym świecie zachodnim, patrząc od średniowiecza, prawda, przez cały okres historii, to było tak, że król czy cesarz, ich władza kończyła się tam, gdzie zaczynała się własność pojedynczego człowieka. Król nie mógł przyjść i zabrać komuś złota, ziemi, krów, bo to były krowy, które należały do kogoś i władza królewska tak daleko nie sięgała. Król potrzebował pieniędzy, bo chciał zrobić wojnę i trzeba pieniądze na wojnę, albo chciał bardziej szaleć sobie na dworze, prawda, więcej pięknych kobiet i więcej wina i trzeba za coś to wszystko kupować. Potrzebował pieniędzy, ale król mógł tylko prosić swoich poddanych, podnieście podatki, dajcie mi więcej pieniędzy, a oni wtedy mówili, dobrze, my ci damy parę groszy, ale jeżeli ty dasz gwarancję, że nie będziesz nas wsadzał do więzienia bez sądu, albo pozwolisz nam opowiadać głupie dowcipy o sobie, coś za coś. I królowie Zachodu nie mogą odebrać pieniędzy ludziom. Oni tylko mogą prosić i jak gdyby w cudzysłowie kupować te prawa. Znaczy dawać jakieś przywileje ludziom w zamian za te pieniądze.
I tak właściwie na Zachodzie w dużej mierze powstają prawa człowieka. Historycy praw człowieka będą mówili, prawda, że pierwszy taki dokument to jest Wielka Karta Wolności wydana w Anglii przez angielskiego króla Jana bez ziemi. No ale jak sama nazwa wskazuje, Jan bez ziemi był dość ubogim facetem. No i do tego, żeby móc rządzić tą Anglią, to on musiał dostawać pieniądze. A żeby dostawać pieniądze, to musiał obiecywać, że coś będzie dla ludzi robił. Zresztą Zachód, na Zachodzie są dynastie, ale na Zachodzie też zatwierdza się króla. Ja na przykład pamiętam taką piękną przysięgę hiszpańskiego parlamentu z XIV wieku, gdzie parlament przysięgał królowi obejmującemu władzę. Mówił coś takiego. My, którzy nie jesteśmy gorsi od ciebie, przysięgamy tobie, który nie jesteś lepszy od nas, że będziemy traktować cię jak króla, jeśli przestrzegał będziesz naszych wolności i praw, a jak nie, to nie. Tak długo będziemy cię uważali za króla, dopóki będziesz przestrzegał naszej wolności i praw. To był kontrakt, to była umowa. Tymczasem poza tym obszarem, z którym Polska się będzie, do którego Polska będzie powracać w tej chwili, poza obszarem Unii Europejskiej na wschód, były rządy absolutne, były absolutyzmy wschodu. I tam król był właścicielem wszystkiego. I ludzi, i zwierząt, i budynków, i tego, co ci ludzie posiadali. Król nie musiał prosić, ponieważ to było jego. Król przychodził i zabierał. To jest zupełnie inny świat, to jest zupełnie inne myślenie o stosunkach pomiędzy władzą a ludźmi. Do króla należy wszystko. Król może zrobić wszystko z człowiekiem. Szlachta rosyjska, ona nigdy nie jest właścicielem ziemi. Ona tylko dostaje ziemię, a car może w każdej chwili wyrzucić z tej ziemi, dać ziemię w innym miejscu albo nie dać ziemi wcale. Pamieście, prawda, ci pamieszczyki rosyjskie to nie są właściciele. To są ludzie, którzy są obdarowani, król zgadza się, żeby oni zarządzali tym kawałkiem ziemi. I ja myślę, że w dużej mierze proces wchodzenia w tej chwili do Unii Europejskiej jest, Polska była w kulturze Zachodu, Polska miała te wspaniałe wolności, przywileje szlacheckie, które w końcu narobiły kupę złego, prawda, ale jak gdyby nasza kultura jest kulturą szlachecką, i my wracamy do tej części świata, gdzie władza króla jest ograniczona. Pół wieku żeśmy byli w świecie, w którym władca, osoba rządząca czy grupa rządząca mogła wszystko. Wracamy do tego świata, w którym ci, którzy rządzą, nie będą mogli zrobić z nami wszystkiego, czego zechcą. To są zupełnie różne światy. Wejście do Unii Europejskiej. Ja myślę, że w pewnym sensie Unia jest krokiem w przód, ale i krokiem wstecz. Mówiłem, że XVIII wiek to był wiek myślenia o wolności i kończy się tymi dwiema wielkimi rewolucjami. XIX wiek to był wiek myślenia o równości. Wtedy pojawiają się te rozmaite myśli socjalistyczne, Saint-Simon, Fourier, Owen, Marx, rozmaite koncepcje równości, że. I socjaliści europejscy w XIX wieku jadą do Ameryki, bo tam jest ta wolna ziemia, tam jest miejsce, zakładają komuny, wsie, osady, których rządzą się wedle praw, które wymyślili, że szczęśliwe będzie społeczeństwo, które będzie tak zarządzane. Czyli robią rozmaite, każdemu wedle potrzeb, od każdego wedle możliwości, rozmaite tego typu koncepcje. Te wszystkie komuny bankrutują i to jest przyczyna, dla której w Ameryce nigdy nie ma poważnej partii komunistycznej czy socjalistycznej, bo Amerykanie widzieli te eksperymenty i dla nich jest to już niepociągające. My w Europie nie widzieliśmy tych eksperymentów i jak już robimy eksperyment potem, to robimy go od razu na pół kontynentu, zamiast sprawdzić wcześniej na szczurach, czy taki eksperyment daje dobre rezultaty, czy dość kiepskie. W kancie XIX wiek to jest okres równości i strasznie interesujący historycznie jest przełom XIX i XX wieku. Ja widzę strasznie dużo analogii pomiędzy okresem
przełom XIX i XX oraz XX i XXI wieku. My mamy w tej chwili procesy globalizacyjne. No można by bardzo długo mówić, o co tu chodzi. Generalnie chodzi o to, że władza rządów słabnie, pojawiają się na arenie międzynarodowej, uzyskują wpływy tak zwani nowi aktorzy, wielkie korporacje, wielkie organizacje pozarządowe, rozmaitego typu międzynarodowe media. Przecież to, co myśli o polityce dyrektor telewizji CNN, ma nieporównanie większe znaczenie od tego, co myśli na ten temat prezydent Argentyny albo Brazylii. Wpływ na świat polityki tych ludzi jest nieporównanie większy. I zaczynają się wolne przepływy ludzi, pieniędzy, jest za dużo pieniędzy na świecie. Te pieniądze krążą dookoła kuli ziemskiej i patrzą, gdzie by usiąść, żeby się rozmnażać, bo pieniądze bardzo się lubią rozmnażać, a do tego potrzebują, żeby było cicho, spokojnie, żeby były dobre warunki. I koniec XIX wieku to jest okres w pewnym sensie bardzo podobny. Na świecie jest za dużo pieniędzy. Są prywatne firmy o budżetach równych budżetom dużych państw. Kompania Wschodnioindyjska ma budżet na poziomie dużego budżetu europejskiego państwa. Ludzie jeżdżą po świecie. To, co w tej chwili jest olbrzymie migracje. Z portu w Bremie w ciągu ostatnich pięciu lat XIX wieku 5 milionów ludzi wyjeżdża do Ameryki. Polacy, Czesi, Niemcy, a inne porty. Ludzie się przemieszczają. A w ramach Europy, w której mieszkamy, jest też pełna wolność poruszania się, ta wolność, do której w tej chwili chcemy wrócić. Nie ma jeszcze paszportów. Żaden idiota jeszcze nie wymyślił paszportu, wizy. Jak pan Lenin chce pojechać do Poronina, albo do Szwajcarii, albo do Finlandii, to on sobie wsiada w pociąg i jedzie. Nikt go żadne do paszporty nie pyta. Na granicach są celnicy, bo jeżeli będę wiózł kartofle albo złoto, to muszę zapłacić cło od towaru, które przewożę. Ale ludzie są wolni i mogą jechać tam, gdzie chcą. Dopiero po I wojnie światowej pojawią się paszporty, wizy, obywatelstwa, ograniczania tego. I to, co w tej chwili my będziemy robili, to jest w pewnym sensie powrót do tej XIX-wiecznej Europy, Europy zresztą wspaniałej. Tych wielkich wojen jeszcze nie było, rozkwitającej kultury, spokoju, bogactwa i Europy, która jest Europą jedną. Jeżeli ktoś chce jechać do Paryża, jedzie do Paryża. Jeżeli ktoś chce pracować w Londynie, pracuje w Londynie. Ma pełen wybór. Nie jest mieszkańcem Polski, jest poddanym takiego króla, czy innego króla, już w tej chwili poddanych nie ma, prawda, w tym klasycznym sensie. Ale ma przed sobą swobodny dostęp do całej tej przestrzeni. Jak to się potem toczy? Pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa. I po II wojnie światowej my, Europejczycy, rozumiemy, no niestety nie my, bo my wpadamy w obszar komunistycznej części Europy. Ale Europa zaczyna rozumieć, jak ważne są prawa człowieka. I to w ogóle, jakie jest myślenie po II wojnie światowej, to gdy buduje się porządek światowy w tym momencie, to są dwie główne myśli u polityków czy filozofów. Po pierwsze, my się bardzo boimy wielkiej wojny. My chcemy tak zbudować świat, by nie było trzeciej wojny światowej. Druga się właśnie skończyła. My wiemy, że ta druga wojna światowa doprowadziła, że do tej drugiej wojny światowej doprowadziło to, że myśmy nie chronili praw człowieka. Że myśmy uznawali, że państwa są suwerenne i mogą robić ze swoimi obywatelami, co zechcą, to jest wewnętrzna sprawa państwa. Gdybyśmy w porę wzięli za gardło pana Hitlera, pana Mussoliniego, wtedy, gdy Hitler zaczynał mordować Żydów, Cyganów, psychicznie chorych, wówczas być może historia świata by się potoczyła inaczej. I jest takie myślenie,
że jeżeli będziemy zapobiegali naruszeniom praw człowieka w rozmaitych krajach, to w ten sposób będziemy chronili świat przed wojną, że te naruszenia praw człowieka prowadzą do wojen i trzeba im zapobiegać. Po II wojnie światowej upada koncepcja, która się pojawiła w 1648 roku. W 1648 roku kończy się wojna 30-letnia. Pewnie ci, którzy przerabiali to teraz w klasie, to pamiętają. To była taka wielka wojna religijna i potem jest podpisany pokój westfalski. I w tym pokoju westfalskim jest powiedziane, że król może robić co chce z mieszkańcami tego kraju i mieszkańc innym królom nic do tego. Kto jest u władzy, ten narzuca swoją religię. Jeden będzie wieszał katolików i wolno mu i nikt się nie w to nie wtrąca. Drugi będzie wieszał protestantów, a innym nic do tego, kogo król wiesza. Państwo jest zupełnie suwerenne i może robić to, co chce w środku, a innym wara od mieszania się w wewnętrzne sprawy państw. I tą myśl my chcemy odrzucić po II wojnie światowej, mówiąc, my już wiemy, 300 lat później, że my już wiemy, że pozwolenie władcom, by robili to, co chcą ze swoimi obywatelami, stwarza zagrożenie nie tylko dla tych obywateli, ale dla całego świata. My musimy ingerować w przypadku poważnych naruszeń praw człowieka. I zaczynają się prace nad Powszechną Deklaracją Praw Człowieka. Pierwszym takim dokumentem, który będzie zakładał, że jeżeli jakieś państwo bardzo źle traktuje swoich obywateli, to inne państwa powinny w to ingerować i spróbować zmienić tą sytuację. I to jest strasznie trudne. W czasie II wojny światowej obiecywano żołnierzom idącym na front, że taki dokument po II wojnie światowej będzie przyjęty. Natomiast w 1948 roku, 7-8 roku nikt tego nie chce. Nie ma żadnej siły, która by chciała promować prawa człowieka na całym świecie, na całej kuli ziemskiej. Ameryka tego nie chce, bo Ameryka ma problem rasizmu. I pomysł, że wszyscy ludzie rodzą się równi w godności i prawach, nawet ten brudny murzyn z Harlemu, nie, to jest koncepcja nieinteresująca dla Amerykanów. Europa Zachodnia tego nie chce, bo Europa Zachodnia ma problem kolonializmu. I elegancki mieszkaniec Paryża myśli sobie, co? Mieszkaniec Algerii, ten Arab z Algerii jest równy mi w godności i prawach? No bez przesady. A mieszkaniec Amsterdamu, który ma kolonię w Indonezji, myśli, no co, ten brudny Indonezyjczyk jest mi równy w godności i prawach? No nie. Europa Wschodnia ma komunizm, gułag i setki problemów z prawami człowieka i też nie jest tym zainteresowana. I prace do przodu nad Powszechną Deklaracją ciągną trzy państwa. Kuba, Panama i Chile. To są te kraje, które doprowadzają do tego, że w 1948 roku na sesji ONZ-u w Paryżu przyjęta jest Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, która mówi, że ludzie są równi, która mówi, że jest prawo do życia, jest wolność słowa, jest wolność od tortur, jest prawo do sprawiedliwego sądu i mówi, co to jest sprawiedliwy sąd. Prawo do prywatności, żeby państwo mnie zaglądało przez dziurkę od klucza, co ja robię w domu. Tych parę podstawowych, fundamentalnych praw. I dalej to wygląda bardzo interesująco. Mianowicie w skali globalnej, w skali całego świata, proces pisania jakichś dokumentów, które by naprawdę zobowiązywały państwa do czegoś, bo Powszechna Deklaracja jest tylko deklaracją. Dobrze by było, żeby tak było. Nie wiąże państw, nie ma tutaj skargi, nie ma możliwości postawienia państwa przed sądem, zmuszenia, żeby się zachowywało przyzwoicie, jeżeli zacznie dręczyć ludzi. Trzeba zrobić z tego jakieś twarde prawo międzynarodowe. I w ramach globalnych, w ramach całego świata ten proces trwa 28 lat. Nikt tego nie chce. 28 lat dyplomaci jeżdżą do Paryża, do Genewy, znaczy 18 dokładnie mówiąc, jeżdżą, ale potem jeszcze przez 10 lat to nie wchodzi w życie. 18 lat jeżdżą do Genewy, piją whisky, patrzą na jezioro genewskie, na Mont Blanc, który czasem wychodzi z mgły i 30 artykułów Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka usiłują przerobić na jakieś dwa dokumenty, które by mogły być traktowane jako dokumenty wiążące. Nie ma woli politycznej. Tymczasem w Europie to, co zajmuje 28 lat w skali świata, w zachodniej Europie robi się błyskawicznie. 1948 rok, Powszechna Deklaracja.
50. rok działa już Rada Europy i jest przyjęta Europejska Konwencja Praw Człowieka, najsilniejszy po dziś dzień międzynarodowy instrument ochrony praw człowieka. I parę lat później, na początku lat 50. on zaczyna wiązać państwa. My mamy już ten instrument dostępny w tej chwili w Polsce i to działa w ten sposób, że jeżeli władza kogoś skrzywdzi, naruszy któreś z praw zapisanych w konwencji, to po wyczerpaniu dróg prawnych, które są w kraju, my możemy zwrócić się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, by sprawdził, czy nasze państwo nie złamało prawa, które przyznaje nam konwencja. Jeżeli Trybunał wydaje wyrok, to jest normalna rozprawa sądowa, Trybunał wydaje wyrok, wyrok jest ostateczny, niezaskarżalny, a jest KAT, jako KAT służy tutaj Komitet Ministrów Rady Europy, który ma obowiązek wyegzekwować na państwach podporządkowanie się decyzji Trybunału. Zresztą przez pół wieku nie było powodu do tego. Państwa się podporządkowywały bez wezwania. Jedyny raz, kiedy w Grecji był taki pucz faszystowski czarnych pułkowników, wtedy Grecja nie chce się podporządkować, ale Grecja wtedy występuje z Rady Europy. To jest klub dżentelmenów, który się wywiązywał. Zapisałeś się do klubu dżentelmenów, to podporządkowujesz się regułom gry, które tam są. I słuchajcie, to co ja chcę teraz powiedzieć jest niesłychanie optymistyczne. Mianowicie, patrząc z perspektywy pół wieku, ta konwencja zaczęła działać pół wieku temu. Ja widzę kolosalny sukces tego myślenia, które się pojawiło po II wojnie światowej, że dbanie o prawa człowieka zapobiega wojnom. Przez 2000 lat w Europie trwa nieustanna wojna, więcej niż 2000 lat. Jak nie Francja napadnie na Anglię, to Holandia na sąsiada. Przerwy między wojnami liczone są góra 20 lat. Bo jest i jest ta zasada, że nie wolno się mieszać w naruszenia praw człowieka w środku. Pół wieku myśmy pracowali, ostatnie pół wieku, nad budowaniem wspólnego standardu przestrzegania praw człowieka w Europie Zachodniej. I po tym pół wieku jest zupełnie nie do pomyślenia, nikomu do głowy nie przyjdzie, że Belgia może napaść na Holandię, że Francja może napaść na Hiszpanię, albo Norwegia na Szwecję. To w ogóle nie do wyobrażenia. Coś, co było normalnością przez ponad 2000 lat, że państwa napadają na siebie i wojują. W rezultacie tych 50 lat budowania jednego standardu praw człowieka staje się nie tylko niemożliwe, ale wręcz niewyobrażalne. I to jest niewątpliwie zasługa tego budowania jednego standardu praw człowieka. To nie jest kwestia Unii Europejskiej, która się pojawia dużo później i która obejmuje tylko część Europy. Tym, co jednoczy Europę przez te ostatnie pół wieku, te pół wieku, które uniemożliwia wojny w Europie, to jest właśnie jeden system ochrony praw człowieka. Ten system w tej chwili jest zagrożony, bo mnie proszono, ja się nie znam na dopłatach do rolnictwa. Jeżeli państwo będziecie mnie o to pytali, ja tego nie umiem. Natomiast ja się trochę znam na prawach człowieka. I to, co ja widzę z mojego punktu widzenia, z tej ochrony godności każdego z was, każdego niepowtarzalnego człowieka, to ja widzę bardzo poważne zagrożenie dla tego systemu, który przez ostatnie pół wieku budował Europę. Dla europejskiego systemu ochrony praw człowieka. I dla mnie Unia jest ważna, dlatego że jest ucieczką przed tym zagrożeniem, które wyraźnie widzę. Myśmy w ostatnich latach, my jako państwa Rady Europy, przyjęli do Rady Europy pewną ilość państw, które są bardzo dalekie od standardów przestrzegania praw człowieka. Rosję z Czeczenią, z toczącą się wojną w Czeczenii, Azerbejdżan, Gruzję, Armenię. I przez pół wieku nam ten system w Europie, znaczy nam od paru lat, bo my od paru lat jesteśmy w Europie, w Radzie Europy, Europie Zachodniej od pół wieku, ten system działał dobrze, bo państwa się podporządkowywały. Jesteś dżentelmenem, zapisałeś się do klubu, realizujesz orzeczenia sądu klubowego. Natomiast
W najbliższym czasie pójdą pierwsze procesy przeciwko Rosji w sprawie zbrodni, które, ludobójstwa, ja się nie boję tego tak nazwać, które ma miejsce w Czeczenii, gdzie do ścigania przestępców użyto armię. To jest tak, jak gdyby pod Warszawą jest takie miasteczko Pruszków, gdzie jest dużo przestępców. No to tak, jak gdyby polska armia zaczęła bombardować ten Pruszków, dlatego że tam dużo złodziei chodzi po tym Pruszkowie. No, tak to mniej więcej w tej Czeczenii wygląda. Choćby najprostsze skargi, które są. Ja siedzę spokojnie w swoim domu, nagle moje państwo zrzuca mi na głowę bombę i niszczy cały dorobek mojego życia. Kto mi odda pieniądze za mój dom, za mój dorobek? Automatycznie wygrana sprawa w Strasburgu. I teraz ja się boję czegoś takiego, że gdy pojawią się sprawy przeciwko tym krajom, to będą dwie możliwości. Ja was traktuję serio, więc mówię zupełnie serio w tej chwili, jak to wygląda. Albo Europejski Trybunał, który budował jeden standard i był uczciwy przez pół wieku, przestanie być uczciwy i zacznie stosować inną miarkę w stosunku do Holandii czy Szwecji, a inną miarkę w stosunku do Rosji czy Azerbejdżanu. Podwójne standardy. Ci są tacy głupi, nierozwinięty, to prawo do życia czy wolność od tortur, to co innego znaczy w Rosji, na Ukrainie, a co innego znaczy w Belgii. I to będzie koniec Europejskiego Trybunału. Tutaj cały czas od początku chodziło o to, żebyśmy mieli w Europie jeden standard tych praw człowieka. Żeby wolność od tortur oznaczała to samo wszędzie. Żeby wolność słowa oznaczała to samo, co wszędzie. Albo drugi wariant, że Trybunał będzie orzekał przyzwoicie. Natomiast te nowo przyjęte państwa się nie podporządkują. I Rosja czy Azerbejdżan powiedzą, no i co z tego, że zapadł wyrok, a ja i tak tego nie zrobię. A nam zabraknie odwagi jako Europie do wyrzucenia z Rady Europy potężnej Rosji czy Azerbejdżanu, mniej potężnego. I w tym momencie oczywiście, jeżeli nie będziemy egzekwowali od tych państw orzeczeń, to od razu Anglicy powiedzą, a dlaczego my się mamy stosować, jeżeli Rosja się może nie stosować. Jak Anglicy się nie zastosują, to Polska natychmiast krzyknie, a dlaczego my się mamy stosować, skoro Anglicy się nie stosują, Rosjanie się nie stosują, to właściwie z jakiego powodu. I ten cały system, który przez pół wieku funkcjonował dobrze, on się rozleci. I ja nie mam cienia wątpliwości, że on się rozleci. To jest kwestia 3 lat. Coś, co zresztą odegrało zresztą w ostatnim dziesięcioleciu kolosalną rolę w życiu Polski. Bo to nie są tylko orzeczenia Europejskiego Trybunału przeciwko Polsce, a to jest zmuszenie świata polskiej polityki do cywilizowania prawa w wielu obszarach. I w tym momencie jedynym ucieczką dla nas jest Unia Europejska. Jeżeli nie chcemy z tymi prawami człowieka zejść znowu do poziomu Europy Wschodniej, znaleźć się poza tym obszarem, jest Unia. Dlatego, że państwa Unii doskonale sobie zdają sprawę z tego, że rola Rady Europy i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka się kończy. I dlatego w 2000 roku została już przyjęta Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Coś, co jest zbliżone do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Ona jest jeszcze na poziomie deklaracji. Ale wszystko jest gotowe, że w dniu, w którym system ochrony praw człowieka, który mamy w Strasburgu, przestanie działać, w ciągu tygodnia możemy tą kartę przerobić na konwencję i albo sąd, który już działa w Luksemburgu, wyposażyć w kompetencje orzekania, że państwo naruszyło prawa człowieka albo nie, albo powołać jakiś nowy sąd. To jest problem czysto techniczny. Ale Unia Europejska już się przygotowała do tego. Ja się zajmuję prawami człowieka. I ja bardzo chcę żyć w takim kraju, w którym jeżeli moi politycy oszaleją, jeżeli zaczną robić coś złego ministrowie, sędziowie, prokuratorzy, policjanci, że będzie ta sprawiedliwość nadrzędna, który w tym momencie przytrzyma ich, powie chwileczkę, ale nie wolno robić wszystkiego, co chcecie z człowiekiem. Są granice, są te wolności tych ludzi, są prawa tych ludzi. I to jest główna przyczyna, dla której przyjechałem do państwa i nie obiektywnie mówić o zagrożeniach i o czymś jest, tylko agitować za wejściem do Unii Europejskiej. 45 minut
równo.